Dobry wieczór, kłaniamy się jeszcze raz z Ludziska Wielkopolskiego. Przed nami trzecia część konferencji prasowej po meczu Warta Poznań Śląsk Wrocław, 10. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jest z nami Wiktor Kleśnierowicz, zawodnik Zielonych. Dobry wieczór, Wiktorze. Dobry wieczór. I powiedz proszę, co siedzi w głowie po takim meczu przegranym, ale po grze, której nie trzeba się wstydzić? No dzisiaj na pewno spory smutek, że nie udało się strzelić chociaż tej jednej bramki, pomimo tego, że od pierwszej minuty czułem to tak z boiska, że tłamsimy Śląsk pod każdym względem i fizycznym i piłkarskim. Stworzyliśmy sobie masę sytuacji, po których mogliśmy strzelić bramkę. Ostatnio nad tym pracowaliśmy, ponieważ w ostatnich meczach trochę nam brakowało tych sytuacji. I uważam, że to jest kierunek, w którym powinniśmy podążać, grać tak jak dzisiaj i w końcu zaczniemy łapać serię zwycięską. No, teraz mamy ważny mecz przed sobą z Koroną, później przerwa na kadrę, dobrze przepracować i gramy z Mielcem i to są mecze, w których jestem przekonany, że zapunktujemy, bo w końcu życie nam też odda za te sytuacje, których dzisiaj nie wykorzystaliśmy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do Wiktora? To może proszę Marcin najpierw. Wiadomo, że rozczarowanie, bo tak jak mówię, z boiska czuliśmy, że jesteśmy dzisiaj drużyną dużo, dużo lepszą niż Śląsk i gdzieś tam już nie tyle, że remis, a nawet czuliśmy, że jak strzelimy bramkę wyrównującą, no to później pójdzie i wygramy jeszcze dzisiaj ten mecz. Ja to czułem nawet jak była 90. minuta, że jeszcze mamy szansę. I co, no rozczarowanie, ale naprawdę jesteśmy zbudowani też tym, jak dzisiaj graliśmy, w jaki sposób graliśmy i wszyscy trzymają na pewno głowę do góry i czekamy już na następny mecz, bo po takich meczach jak dzisiaj każdy zawodnik chce na drugi dzień już wyjść i pokazać w następnym meczu, że to, co dzisiaj się stało, to przypadek. Proszę. Sygnały były, że jak teraz gramy, to gracie w obronie, żeby po prostu nie dostać, ktoś nie dostał drugiej żółtej, bo niebezpieczna sytuacja, bo cała czwórka. No racja, sędzia nas dzisiaj dosyć szybko wykartkował wszystkich, no ale gdzieś tam z tyłu głowy po prostu jest, że się ma tą żółtą kartkę i gdzieś tam w tych sytuacjach trzeba troszkę odpuścić. W niektórych odprowadzić po prostu łagodniej przeciwnika i myślę, że w linii obrony jesteśmy tak zgraną ekipą, że gdzieś tam nie było ani chwili zagrożenia, że ktoś dostanie drugą żółtą kartkę.